Wszystkim z tej strony Nixa, witam was w kolejnym moim vlogu. Ten vlog będzie trochę nietypowy, ponieważ będzie on z rozpoczęcia roku szkolnego i będzie on tak podpięty pod serię Back to School. No więc mam nadzieję, że wam się taki filmik spodoba. No więc zapraszam was do oglądania. Jestem taka nieogarnięta i w ogóle, ale przed chwilą wstałam. Mam też tam nieposprzątane i w ogóle. I właśnie sobie teraz jem śniadanie. Takie moje śniadanko właśnie sobie kończę. Ja się do was odezwę później, jak się już wyszykuję, także do zobaczenia potem. I'm sorry if I seem uninterested, or I'm not listening, or I'm indifferent. Że ja już jestem z Martyną i z Dominikiem, hejka, i właśnie hejeczka. Idziemy na rozpoczęcie roku, które ogólnie co mamy na boisku. Ogólnie jest nawet spoko pogoda, tylko mogło być trochę cieplej, a wrzesień jak to wrzesień. Dokładnie. No. Jak tak. Zwykle, zaczyna się szkoła. No to zimno. No. Nie tak zimno, żeby wziąć coś bardziej ten. Jak weźmiesz kurtkę, to ci będzie za ciepło. Jak nie weźmiesz, to ci będzie zimno. Dokładnie. Dominik Zomczyk, relacja na żywo. Na żywo. Newsy.pl. Dokładnie. A. Czerwone światło, a my za jakieś dwie albo minutę albo mamy półtorej rozpoczęcie. Minuty. Albo półtorej, dokładnie. Zomek jest tutaj koło nas. Jestem, cały czas. W poczęciu roku i idziemy w stronę szkoły, także nieważne. Będziemy teraz szli na miasto z Dominikiem i z Martyną. Także... W ogóle mamy taki dziwny plan, nie wiem. Czterech nauczycieli zostało, reszta inni. Poszło! No, mamy taki dziwny plan, bo jesteśmy podzieleni... Nie, trzy nielogiczne grupy, nie wnikajmy, kto to układał. Tak, i to prawdopodobnie będzie tak, że... Już idziesz? Pa! No, pa. Króci! Jesteśmy teraz w KFC. Ja sobie zamówiłam burrito, a Marcia na Bismarcie. Dwa Bismarcie. I w ogóle dołączam do nas wróciłam do domu i jestem jeszcze właśnie w sukience. Także zaraz się pewnie przybiorę. Mam nadzieję, że tego vloga wstawię właśnie wtedy, kiedy go nagrywam. Nie wiem, a jak nie, to wstawię go po prostu dzień po rozpoczęciu. Ogólnie powiem wam, że nie jest najgorzej. Myślałam, że będzie źle. Ale jestem ciekawa w ogóle, jak to będzie, bo teraz likwidują gimnazja, a jestem teraz w trzeciej klasie gimnazjum. Także jeszcze nie wiem, jak to będzie. Ogólnie to nam w budynku mają zrobić przedszkole i faktycznie było to przedszkole, także nie wiem, jak ja to przeżyję. Mam nadzieję, że po prostu będzie dobrze, także ogólnie to życzę każdemu powodzenia w szkole i w ogóle udanej nauki itd., itd., itd. Także jeśli filmik wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i skomentujcie ten filmik i wybaczcie, że gadam przez nos, ale mam katar. Także mam nadzieję, że jakoś strasznie mnie nie słychać. Ale po prostu dziwnie mi się mówi właśnie z katarem. W każdym razie widzimy się w kolejnym filmie. Jeśli się spodobało, zostawcie łapkę w górę. No i na razie.